każdą technikę, każdą wspaniałą umiejętność, którą posiada bokser, można pokonać brutalną siłą. Przykładem tego nie strongman, ale bokser Mike Tyson. Wspaniała technika, ludzie wychodzili wspaniale przygotowani, chwila nieuwagi, jeden cios, ciężki knockout i nie ma na to siły. Trafienie w głowę, ale również to dotyczy strongmana. On nie ma tego kodu w psychice, tej ostrożności, bo on nie ma takich potrzeb w swojej dziedzinie, którą uprawia, że ma się czegoś obawiać, że musi odchylić, że musi odskoczyć. Jego podświadomość nie będzie reagowała na szybki doskok i mocny cios w głowę. Jeżeli taki cios dojdzie, to reakcje organizmu są identyczne. Ten, co waży 50 kilo, czy ten waży 150, ma ten sam wstrząśnienie mózgu i te same reakcje są u każdego. Także jest pewna obawa, że jeżeli go złapie tak ładnie, skromnie, Mariusz Pudzianowski powiedział, w te swoje kombinerki, ja uważam, że to jest jakieś imadło albo jakieś ogromne kleszcze, które nie daj Boże się dostać, to prawdopodobnie nie zdoła się wyrwać już i to może być koniec. Natomiast jeden cios może zakończyć ten pojedynek, nie dając szans Pudzianowskiemu, żeby to zrobił.